W pawilonie wystawowym Parku Staszica odbył się finisaż wystawy Częstochowa jest kobietą, autorstwa członków Związku Polskich Artystów Plastyków z Okręgu Częstochowskiego. Prezentowane dzieła to efekt 32. pleneru miejskiego. Temat tej wystawy z pewnością zaintrygował niejednego widza, bo choć w języku polskim Częstochowa to rodzaj żeński, jest przecież miastem. Kilka miesięcy temu artyści plastycy uczestniczyli w plenerze. To, co zobaczyli, usłyszeli oraz czego doświadczyli, namalowali i tak właśnie powstała wystawa, którą można było oglądać w pawilonie wystawowym do 8 marca. Wystawa oczywiście różnorodna w ujęciu tematu. Prezentowane jest malarstwo głównie, ale też fotografia, kolaże i rysunek. Oczywiście na wystawie była jedna rzeźbiarka, która wystawiała swoje prace przestrzenne. Na tych obrazach niewątpliwie królowały kobiety. Znane i mniej znane twarze, wizerunki widoczne na portretach, ale też i w abstrakcjach. Żeby zainspirować artystów do stworzenia tych prac, postanowiliśmy różnych użyć inspiracji, między innymi odwiedziliśmy dom Poświatowskiej, gdzie brat autorki opowiedział nam różne historie rodzinne, te, które nie są wszystkim znane, nie wszystkie możemy przeczytać czy znaleźć w Wikipedii, więc było to na pewno bardzo inspirujące spotkanie. A dowodem, że spotkanie było inspirujące, jest to, że wizerunek poetki widnieje na części obrazów. W ramach pleneru miejskiego artyści spotykali się także w pracowniach artystycznych kolegów plastyków. Pomysłodawcami tematu pleneru oraz wystawy Częstochowa jest kobietą byli Urszula Łykokatus oraz Stanisław Marek Śledziński.